Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Jest 14 stacji drogi krzyżowej. Jest także 14 stacji tak zwanej anielskiej drogi. Ojciec Marcello Stancione napisał wspaniałą książkę. Krótka droga anielska iść ku Bogu w towarzystwie duchów niebieskich. To 14 rozważań które pomogą nam zbliżyć się do tajemniczego świata aniołów. Czym jest anielska droga? Tak autor pisze we wstępie. Droga anielska to prywatne ćwiczenia pobożne, wpisujące się w katolicką tradycję oddawania czci aniołom. Tworzy ją czternaście stacji opartych na tekstach pisma świętego. Brzmi zachęcająco, prawda? Ksiądz Stansione proponuje, aby tą drogę odprawić jednorazowo, chociaż trochę to potrwa, albo przez kolejne wtorki miesiąca 14 tygodni to czas, w którym poznajemy działania nią w życiu biblijnych bohaterów Mojżesza, Jakuba, Eliasza, Tobiasza, Daniela. Matki Bożej, Piotra i innych. Droga anielska ma zachęcić każdego chrześcijanina, aby przyzywał pomocy świętego Michała Archanioła i aniołów stróżów, jako naszych towarzyszy podróży. Naprawdę cenna pozycja, medytacje, modlitwy, refleksje, zadania. Warto przejść anielską drogę, bo przecież. Jesteśmy w drodze, wracamy do domu, do domu Ojca, nie sami, ale z pomocą świętych aniołów. Niech towarzyszą nam na każdej naszej drodze. Któż jak Bóg?